Cześć, tu Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczek, zespół Kombi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy mieszkańców Oświęcimia. Będziemy dzisiaj dla Was grać. To tak pierwszy dzień wypadł, wydaje mi się, bardzo pozytywnie. Ada Schulz, jak i Kombi bardzo chętnie przyjęły zaproszenie. Znalazły czas w swoim napiętym harmonogramie, ale udało się ich zdobyć. Święto Oświęcimia dzisiaj gości świetny zespół Kombi, który już wcześniej miał okazję u nas grać, tylko że w ONA. Jak wspominacie tamten występ? No ładnie to ujęłaś. Ale jako Kombi też tutaj byliśmy na pewno lata, może całe, ale teraz cieszymy się, że będziemy w naszej nowej odsłonie tutaj w pełni się będziemy mogli zaprezentować. Mówiliście, że już tutaj byliście kilka razy, zwiedzaliście miasto, możesz coś powiedzieć więcej? Oj, zwiedzaliśmy miasto, oczywiście byliśmy w obozie, bo to jest przecież przymusowy, że tak powiem, z każdej wycieczki szkolnej ten. Ja byłem dwa razy nawet, także ten. No, co możemy powiedzieć o mieście? No, dzisiaj przyznam się, że nie widzieliśmy za dużo, ale na pewno miasto, jak i wszystkie miasta polskie, ładnie się rozwija, jest czyste, zadbane i tak dalej. Mamy fajny hotel, no, podoba nam się tu. Dzisiejszy występ, jako gwiazdy, które to nie występują po raz pierwszy, jest jakaś trema jeszcze po tylu latach występu? No, trema, myślę, chyba zawsze jest jakaś tam przed wyjściem na scenę. Chociaż może nie jest to taka trema paraliżująca, raczej mobilizująca i wydaje mi się, że niemożliwe chyba jest, żeby nie mieć tremy. Ale ona ustępuje już, jak potem wyjdziemy na scenę, zaczynamy grać, to już się tam wszystko się uspokaja. Co na dzisiaj zostanie przygotowane? Dzisiaj będziemy wykonywać i starsze przeboje, i nowe, z nowszych płyt, także będzie przekrój naszych przebojów. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odpowiadał za ten pierwszy dzień, czyli za gwiazdy dnia pierwszego. Ludzie doskonale się bawili, koncerty się udały, dopisała pogoda. Rzeczywiście przy tych gwiazdach najwięcej publiczności przybyło na stadion, przy Adzie Schulz stadion na pętrze, można powiedzieć, a przy Kombi rzeczywiście cała tafla szalała, bawiła się wspólnie z zespołem przy największych przebojach tego zespołu. Było bardzo interesująco, ciepło, ciekawie i muzycznie bardzo miło. Wczoraj pierwszy raz miała miejsce w Oświęcimiu prezentację drużyny hokejowej Unii Aksam Oświęcim. Tak, odbyło się, rzeczywiście było to bardzo interesujące wydarzenie. Na scenie znaleźli się wszyscy zawodnicy Aksam Unia Oświęcim. Przybyła potężna rzesza kibiców. Na wałach odpalone zostały race kolorowe. Było głośno, gwarno. Kibice skandowali. Pan prezydent wręczył drużynie hokejowej okolicznościową paterę jako dla ambasadorów sportu oświęcimskiego. Dzisiaj jesteśmy na drugim dniu. Przed chwilą wystąpiła przed nami Krzywa Alternatywa. Zespół, który jak widać ma coraz większą popularność i również publika świetnie się bawi przy ich występach. Bardzo się cieszymy, że Krzywa Alternatywa wciąż jest, wciąż powraca, wciąż z nowym repertuarem potrafi zaskakiwać, bawić, cieszyć. Rzeczywiście to pokolenie też starsze, które Krzywą z nas przed iluś tam lat przybyło na koncert, tak również ogromna rzesza młodzieży, która jest w szkole gimnazjum, w szkole średniej, które doskonale się bawili również w tej muzyce, potrafili odnaleźć coś w tych doskonałych tekstach, bo to nie tylko muzyka, ale rzeczywiście można powiedzieć teksty, które trafiają, które coś mówią, które coś opisują, które w jakiś sposób obrazowują rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Kłaniam się, Krzysztof Cygowski, Budka Suflara. Chcieliśmy pozdrowić wszystkich mieszkańców Oświęcimia i telewizji Oświęcim 24. Kłaniam się. Tak, wielka gwiazda wieczoru, Budka Suflera, to koncert, który zapowiada się bardzo interesująco. Koncert, który ma przedstawić największe przeboje tego zespołu. Budka Suflera przyjechała w składzie, można powiedzieć, odnowionym, pełnym, ale tym też takim pierwszym, ponieważ jako goście specjalni wystąpią Izabela Trojanowska czy Felicjan Andrzejczak, czyli te osoby, które zaczynały, może wspólnie współtworzyły mit dzisiejszej Budki Suflera. Ja Budkę Suflera lubię, na przykład, jeżeli przy Budce Suflera jesteśmy, więc cieszę się, że będą w Oświęcimiu i będziemy za chwilę mogli ich posłuchać. Święto miasta, dużo ludzi, dawno nie graliśmy w Oświęcimiu, bardzo nam miło. Gramy dwa takie zestawy, albo gramy projekt pod tytułem Dzień Wielkiej Góry, który jest przeznaczony troszkę inaczej. Cieszę się bardzo przede wszystkim, że dopisali mieszkańcy Oświęcimia i dopisali goście, ale też i pogoda, myślę, że tutaj nam sprzyja, także jest dużo wydarzeń, jest wspaniałe koncerty, myślę, że tutaj jest okazja też spróbować różnych wrażeń, zresztą możemy tutaj zobaczyć z tyłu za mną. I myślę, że mieszkańcy w ten sposób doceniają fakt święta swojego miasta,
to są dumni z tego, że to święto jest, że jesteśmy mieszkańcami Oświęcimia. Myślę, że zarówno Kombi, jak i Budka Suflera są tymi gwiazdami, które tutaj uświetniły święto miasta, ale też przed chwilą grała Krzywa Alternatywa, nasz oświęcimski zespół. Cieszyliśmy się bardzo, że właśnie coraz bardziej się rozwijają, coraz większe sukcesy osiągają. Także myślę, że to jest właśnie też oferta dla mieszkańców, że w ten sposób taki luźny, będzie otwarty, możemy się spotkać i z takimi gwiazdami właśnie w Oświęcimiu. Witał się Pan przed momentem z reprezentantami zaprzyjaźnionych miast Oświęcimiem, którzy byli obecni na oficjalnej Radzie Miasta. Jak im podoba się impreza? No ja myślę, że bardzo. W ogóle to nie tylko koncert i tutaj wydarzenia na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ale także przygotowaliśmy im różnego rodzaju oferty i zwiedzanie miasta, ale także i wizyta w Krakowie, Pszczynie, więc myślę, że tutaj docenili piękno i naszego miasta i regionu.